FCA skupia potężną instytucję, właściwie używam słowa instytucja, a nie firma, jaką jest Fiat. Natomiast cały szereg również firm, tutaj zostały wymienione kilka, Magneti Marelli, Texit czy Powertrain, są to sponsorzy tych nagród, które przyznaliśmy dzisiaj. One zachęcają studentów przede wszystkim do innowacyjnych badań, do współpracy nakierunkowanej na ich potrzeby. Co jest ciekawe, to jest to, że właśnie te prace opracowane przez studentów, one właściwie mają szansę na prawie natychmiastowe wdrożenie. To po pierwsze jest dobrą motywacją, po drugie jest inspiracją, a po trzecie jest to bardzo istotny element w karierze, dlatego że takimi nagrodami można się chwalić. Później niekoniecznie wiążąc się w swojej karierze zawodowej z tymi akurat firmami, ale otrzymanie nagrody Fiata to jest bardzo istotny element. Sam miałem kiedyś taką przyjemność, wielokrotnie z tego korzystałem. Na pewno to jest duże wyróżnienie. Na pewno będę musiał jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy pomagali mi przy tej pracy, bo bez wiedzy, którą wyniosłem z uczelni, bez całej współpracy z Politechniką, no nie byłoby tego. Mój projekt dotyczył optymalizacji korbochodu silniku spalinowym, ponieważ ciągle staram się zmniejszać pojemności silników i zwiększać moc, którą potrafią wygenerować. Dużo silników musi być poddawanych remontowi po kilkudziesięciu tysięcy kilometrów. Z mocniejszymi elementami możemy ten czas eksploatacji bezawaryjnej wydłużyć. Przy tym obecnym nacisku na to, że kształcenie powinno być bardzo blisko wymagań przedsiębiorców i tak dalej. To fakt, że nasi studenci mogą brać udział w rozwiązywaniu projektów, które są rzeczywistymi projektami, a nie wymyślonymi u nas na uczelni przez teoretyków, no ma bardzo duże znaczenie. Nie tylko dla uczelni, ale przede wszystkim dla dalszego rozwoju tych studentów. A docenienie takiej pracy przez to konsorcjum, myślę, ma bardzo duże znaczenie później, przede wszystkim w tym, że mogą się tym chwalić w swoim CV. Jest to na pewno bardzo ważne dla ich dalszej kariery, dla rozwoju, dla szukania pracy. Chciałam podkreślić, że ta inicjatywa ma już ponad 20 lat, mimo że to była 19 edycja, to tak naprawdę była drobna przerwa, więc po raz pierwszy nagrodzone prace były no ponad 20 lat temu. Więc jakby szliśmy jeszcze wcześniej niż teraz. Teraz można powiedzieć, że byłoby to z duchem czasu, prawda? Bardzo istotne, żeby uczelnie miały bardzo bliski kontakt. Mój projekt dotyczył doskonalenia konkretnego procesu na hali montażowej. To był montaż uszczelki modułu sterowania zaworami sącymi. Na tej podstawie analizowałam, jak wygląda dotychczas zasilanie tego procesu. I na tej podstawie proponowałam swoje działania usprawniające, które mają na celu przyspieszyć zarówno dostarczanie detalu na stanowisko, jak i same zasilanie maszyny, która tam jest. I to wszystko powstało dzięki temu, że odbywałam praktykę miesięczną w zakładzie Powertrain Fiat w Bielsku-Białej. W sumie od tego wszystko się zaczęło. Gdyby nie ta praktyka, gdyby nie to, że dostałam taką możliwość, no to nie byłoby tego całego projektu. Więc myślę, że ta praktyka dużo mi właśnie dała. Mogłam zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda, dotknąć tego, że tak powiem, w cudzysłowie. I myślę, że gdyby nie to, no to nie rozmawialibyśmy tutaj dzisiaj. Thank you.